Dziś tutorial ze zdobienia przypominającego marmur. To, co jest niesamowicie ważne, by powiedzieć na samym początku, to fakt, że jest to wzór stworzony wprost idealnie dla tych z Was, którzy mają problemy z symetrią i równo wyrysowanymi liniami. Tutaj trzęsące się ręce i losowe paćkanie to wielki atut. No i oczywiście można je tak samo zrobić na hybrydach, jak i na zwykłych lakierach. Marmur możemy zrobić klasycznie, w czerni i bieli, lub z kolorem. Pokażę Wam oczywiście każdą z tych opcji. Zacznijmy od ciężkiej decyzji, czyli koloru bazowego. Moim będzie biały. Jest to white color z Neonail, bo jest to czyściutka, świetnie kryjąca biel. Po jej utrwaleniu sięgam po top hard i zupełnie standardowo pokrywam nim cały paznokieć. Ale uwaga, nie utrwalam go. Teraz czas na lakiery do marmurkowego wzoru. Daję na karteczkę krople białego oraz czarnego, łapię za pędzelek z cienkim, długim włosiem i mieszam obie te barwy, by uzyskać jasną szarość. Rozprowadzam ją na paznokciu w losowych miejscach, trzęsąc dosłownie końcówką pędzla. Trzeba się bardzo skupić, bo nie można robić równych kresek. Trzeba smyrać delikatne zygzaki po powierzchni paznokcia. Mokry top sprawia, że wszystko jest łatwiejsze, a kolory pięknie się mieszają, dając właśnie marmurowy efekt. Dla uzyskania bardziej przestrzennego zdobienia daję coraz więcej czerni, ale już w bardzo małych ilościach. Pracuję nad wzorem tak, jak mi się podoba. No dobra, czas to utrwalić w lampie. I teraz ważna uwaga, bardziej naturalnie wygląda, jak każdy pazur ma wzór w zupełnie innym kształcie. Brak symetrii jest tutaj kluczem. Jeśli chcecie, by całość błyszczała, to pazury są już gotowe. Jednak ja wymyśliłam sobie matowe wykończenie, więc na koniec przejeżdżam jeszcze całość matowym topem. Do matowego kamienia parą u mnie jest lustrzany błysk. A wszystko to dzięki mojemu totalnemu, ponadczasowemu ulubieńcowi, czyli Chrome Effect z Neonail. Bazą dla pyłku będzie Pure Black, czyli kryjąca, głęboka, czysta czerń. Na dwie wcześniej utrwalone warstwy koloru daję Dry Top. Paznokcie wędrują do lampy, po czym dokładnie wcieram w nie pyłek Chrome Effect. Top wysychający na sucho jest właśnie tym magicznym topem, który wydobywa piękno wielu pyłków, nie tylko Chrome Effect, ale na przykład też Sunset czy Holo. Ten piękny blask utrwalam dwiema warstwami dowolnego, byle błyszczącego topu. No i nie zapominam o końcówce paznokcia, dzięki temu wszystko jest zabezpieczone i będzie trwałe. No i zrobione. Totalny klasyk. Ale jak zrobić marmur w innym kolorze? Już tłumaczę. W przypadku czarnej bazy i jasnych wzorów postępujemy podobnie jak wcześniej. Wylewamy krople czarnego i białego, mieszamy je i stopniowo dozujemy nasze szlaczki do uzyskania odpowiedniego połączenia. Na koniec nakładam czystą biel, już tylko jako delikatny detal i zrobione. Kiedy z kolei chcemy do białej bazy wprowadzić kolor na nasze marmurkowe pęknięcia, zaczynamy właśnie od tego koloru. Później dopiero łapiemy zamieszankę białego i czarnego i dokładnie dorabiamy wzorkowi więcej detali, aby optycznie był bardziej przestrzenny. No i tak powstały moje wariacje z fioletem i brzoskwinią, ale moim totalnym ulubieńcem jest marmur z bazowym czarnym kolorem. A Wy napiszcie, które połączenie kolorów skradło Wasze serce. Mam nadzieję, że chętnie odtworzycie to zdobienie i oznaczycie mnie na fotkach, żeby mogła być z Was dumna. To jest w sumie jedyny wzór, który może wyjść lepiej nawet, zrobiony ręką przeciwną do tej wiodącej, więc nie macie tutaj kompletnie żadnych usprawiedliwień, że czegoś nie potraficie, czy że trzęsą Wam się ręce i nie potraficie rysować detali. Także do roboty! Jeśli tutorial był fajny, to pamiętajcie o kliknięciu kciuka w górę, no i o subskrypcji, bo dzięki temu będziecie z odcinkami na bieżąco. No i po prostu Was jest moc, to Wy decydujecie, czy Red Lipstick Monster będzie pierwszym polskim kobiecym kanałem z milionem subów. Dzięki, buźka, cześć!